Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Klocki i zapraszam do kolejnego filmu z grą King Arthur Knight's Tale. W poprzednim filmie zrobiłem misję Powrót, która chyba była tutaj, gdzie jest Zatoczka Szeptów. Do tego było wydarzenie z trzema opcjami i wybrałem taką, która dała mi punkt Tyrana. Zrobiłem błąd, ponieważ ja myślałem, że jak zdobędę 3 punkty Tyrana, to będę mógł na przykład sobie odblokować opłaty handlowe. Tak to nie działa. Skasowałem sobie punkcik prawowitego, bo już miałem 5, mam z powrotem 4. Tak więc mój błąd, sorry za to, już tak robić nie będę, tylko w prawowitego i tylko tutaj, jeżeli chodzi o drogę chrześcijanina. Tak chyba to będę musiał robić, no na pewno. Tu mam 5, tu mam 4, tak będę robił, a my lecimy dalej. Myślę, żeby zrobić tą misję Pradawny Tron, ponieważ tu jest Lady Dindrain do wyboru, a teraz ona będzie musiała iść w bój, więc tak to też zrobię. Tylko po kolei. Po kolei zbieram 1000 zasobów budowlanych, żeby jakby poszerzyć sobie tutaj tą możliwość. Przywództwo 2 odblokowuje 2 dodatkowe miejsca bohaterów na liście twoich aktywnych herosów, bo mamy jednego gościa, jednego typka, który czeka, Sir Pelaes, więc trzeba mu pomóc. Musi być z nami, kurczaki. Tak więc na to zbieram. No ale dobra, tak o, po kolei. Katedra, mamy jeden slot wolny, żeby uleczyć uraz. Ty masz jeszcze 2 urazy, no to lecisz tymi dwoma. 2 misje za darmo, 225. A tu mamy używanie, to nie. Aha. Czas leczenia urazu zostaje skrócony o 1 misję w przypadku darmowego leczenia. Ej, no ale dobra. To odblokowałbym to, bo 1000 mam 1800. Pyk. No i jest jedna misja za darmożkę u niego, a ma 2 urazy. Świetnie. Pięknie. 225 w kieszeni. No ale straciłem 1000. Dobra, jeszcze lecznica. Poproszę tutaj. Świetnie, jeden slot wolny. Witalność, czekajcie. Pójdzie Sir Mordred, Lady Dindrain, Kusznik. No i który z was pójdzie? Czekajcie. Pęknięcie czaszki, nie może używać nadzoru ani wykonywać ataków z nienacka. No ale to jest taki tank, on nie może z taką witalnością iść. Ale za to zapłacę, bo 3 misje to za długo. 154. No i dobra, pójdzie ranny, będzie posiniaczony Sir Ektor pójdzie. Otrzymywane obrażenia do zdrowia zostają zwiększone o 1 punkt. No, będę starał się go chronić jak najbardziej w tej misji najwyżej. No dobra, zajmiemy się teraz punkcikami, no i całym wyposażeniem. Kto idzie na misję, trzeba się dobrze wyposażyć. Po kolei, miecz jednoręczny, nie mamy lepszego. Jeżeli chodzi o zbroję, minus 10, minus 10, nie mamy lepszej. O, przepraszam bardzo, boska runa chroniąca. O, ja się kręcę. Odbija 4 punkty obrażeń do atakujących wręcz. Plus 1 punkcik pancerza. No, nie ma nad czym się zastanawiać. Ubieraj to, Sir Mordredzie. Fajne. Dobra, jeżeli chodzi o błyskotki, ty też masz te kurde legendarne. Więc nie ma co sobie zmieniać, ale nie masz fiolek. Ojojoj, to jest problem. Ty masz? Masz, oddaj, bo ty nigdzie nie idziesz. Ty masz? Nie masz. Ty masz? Nie masz. Oddaj też. Mało fiolek mam, kurczaki, z życiem. Trzeba będzie coś tym się zająć. Tutaj dałbym prowokację, skoro on taki silny. W razie W. Lecimy dalej. A, punkciki. No tak, dostępne 2 punkty umiejętności. I tutaj mamy już coś nowego. Rozszczepienie piorunowe zadaje 120% obrażeń od broni wszystkim jednostkom na obszarze o szerokości 3 pól i wywołuje porażenie na czas jednej tury. Porażenie to jest 25% punktów akcji mniej na czas trwania, 50% mniej jeżeli jednostka ma pancerz. Mocne. Na obszarze 3 pól. Podoba mi się. To jest chyba lepsze niż rozszczepienie. Grad ciosów zadaje dwóm sąsiednim przeciwnikom po 100% punktów obrażeń od broni
obiera cele oddzielnie. Okej. Okay. To mi się bardziej podobało. Płatnesz. Bohater traci o jeden mniej punkt akcji za pieczęcie ciężkiego pancerza. Pieczęć ciężkiego pancerza. Ciekawe. Bo to jest 9, tak? No to sporo miałby tych chyba punktów akcji, z tego co rozumiem. Piorun. Atak dystansowy, zadający 125% obrażeń, ale to jest dystansowy. Ja z niego robię typowego tanka, więc... Fajny jest ten piorun, ale będę musiał chyba odpuścić. Jeżeli chodzi o piorun, a rozszczepienie piorunowe, no to tutaj to rozszczepienie jest lepsze. Karty ducha. Plus 30% do odporności na osłabienia umysłowe, albo solidność tutaj też jest. A ja nawet tej solidności nie wsadziłem, to jest kolejna. No ale dobra. Ogólnie można te umiejętności też kasować w tej całej... tam gdzie można szkolić rycerzy, tam też można skasować sobie i na nowo powrzucać, z tego co widziałem. Więc jakbym źle wybrał, to jeszcze można to naprawić. Ale te rozszczepienie piorunowe mnie interesuje. Lecimy w to. Fajno. Dobra. Lady Dindrain. Mamy nowy łuk. Ty masz do podpalenia, tu jest do zatrucia, ten też jest do zatrucia, bez sensu. Jeżeli chodzi o pancerz, mamy też dla ciebie, jaki ty masz. 3 życia, 1 ruchu, a tu mamy troszeczkę gorszy, dużo gorszy. To nie zakładamy. Jeżeli chodzi o błyskotki, ty masz do podpalenia, kurczaczki. Nie wiem, czy to jest sens tutaj u ciebie coś kombinować. Czy jest sens, czy nie ma sensu. No bo są fajne te błyskotki. Tylko to jest 2 punkty obrażeń od podpalenia. Ja bym chyba zostawił. Jak nie ma nic innego do podpalania, to dopóki jakby nie rozwiniemy jej w inną umiejętność, to chyba zostawiam. Jeszcze fiolki. Ty nie masz żyćka, ale jest tutaj, zapewnia 50 punktów akcji, procent oczywiście. Zapewnia 30% punktów obrażeń na jedną turę, potem znika. Sprint, prowokacja, regeneracja. Do punkty życia. No nic, dam ci chyba to do błogosławieństwa, kurczaki. Dobra, on za mnie nie idzie, ale ma 2 punkty akcji. No to w sumie jak nie idzie, to nie zdobędzie punktów doświadczenia, nie? To... Mogę się z nim wstrzymać. Bo on się co leczy? Leczy się. No ale mamy jeszcze dwóch bohaterów, tak więc... Sir Ektor, siemano byku. Postur? Nie ma. Zbroja? Jest. Gorsza. Błyskotki. Te prochy masz mocne, ale... Pierścień... Pośpieszny pierścień pierwszej krwi. No jest też spoko, a tu co mam? Odzyskujesz 2 punkty życia za każde zabójstwo, plus 2 punkty obrażeń zadawanym przez ciosy w plecy. Te punkty życia mnie interesują, ale on jest z tyłu. Nie, to chyba to co ma jest lepsze. Plus 2 punkty obrażeń zadawanym spowolnionym jednostką i 2 punkty obrażeń zadawanym powalonym. Oho! Taki pierścień mamy, patrzcie. On jest ciekawy. To jest relikwia. Odzyskuje 2 punkty pancerza, gdy odpoczywasz. I odzyskuje 2 punkty pancerza na początku każdej potyczki. A ty co masz? Masz bardzo podobne. To komu to damy? Ty masz pancerz, kolego. Dobra, to on to założy. Tutaj zostaje... Tobie damy sprint, gdzieś tutaj, albo do żyćka. Otrzymuje 10 tymczasowych punktów życia na 3 tury. To sobie byśmy zabrali, bo on już jest ranny. No i dobra, i ostatnia... to jeszcze punkty umiejętności. Co my tu mamy? Wybuch ognia. Zadaje 50% obrażeń od broni wszystkim jednostkom na obszarze 3x3 i podpala je na czas 2 tur. Kolejne podpalanie tutaj mamy. Fajne. Zabójcza klątwa, a on coś ma od klątwy. Tutaj chyba to? Tak. Te prochy całe. 20% do intensywności klątwy.
To nie jest klątwa, ale to już jest. Cel traci 30% swej obecnej witalności na czas jednej tury. O kurde, to może być dobre. To może być dobre. Mistrz klątw, plus 25% do intensywności klątwy. Tu kolejna krwawa klątwa. Cel zaczyna krwawić i zadaje o 30% punktów obrażeń mniej przez czas dwóch tur. Spoko. No muszę się zastanowić, czy chcę iść w tą osłabienie witalności, czy w krwawienie, no bo chyba wybuch ognia, no to jest fajne, ale te klątwy mnie interesują. Tu znowu intensywność klątwy i czarodziejstwo. Lecimy w klątwę jak nic. Kurczaczki. Dobra, ja biorę chyba tą zabójczą klątwę. Cel traci 30% swojej obecnej witalności na czas jedna tura. Tutaj widzę, że będzie można to zwiększyć. Tak. O jedną turę. To fajne na walki z, tak, jak z kimś ciężkim, nie? Lecimy w to. Fajno. No i dobra. Ostatni, Sir Ivain. Siemano, byku. Zacznijmy od punkciku od razu, bo też masz umiejętność jakoś nowa. Wycelowany strzał. Atak dystansowy z 10 punktami przeszycia pancerza, zużywający wszystkie pozostałe punkty akcji. Zadaje 35% punktów obrażeń od broni za każdy zużyty punkt akcji. Ciekawe. Sprint, szybki ruch w prostej linii. Podczas sprintu bohater jest niewrażliwy na ataki znienacka, czyli mógłby uciec, nie? Jakby na przykład ktoś koło niego stanął. Tak mi się wydaje. Zamach. Jednostki o witalności poniżej 25% doznają o 20% punktów obrażeń od broni więcej. Czyli te, które już są na przy agonii, nie? Opóźniony ostrzał. Zaznacz obszar 6 połączonych pól dowolnego kształtu. Na początku kolejnej tury bohater te pola uderzy opóźnione strzały zadające 200 punktów obrażeń od broni. To jest spoko, tylko że ciekawe, czy nie ucieknie ktoś z tego pola, ale ten opóźniony strzał podoba mi się, bo jest mocny. Pierwszy strzał. Jeśli w danej turze nie zużyto żadnych punktów akcji, pierwszy atak... Nie, no ja zużywam. To nie. I wartownik do nadzoru. Mi się podoba ten opóźniony strzał i sobie w niego chyba pójdę. Sprawdzimy to. No i po kolei, koleżko, bo mamy nowe łuki. Ten jest o pół lepszy, bo ty masz... Dobra, a tu jest do zatrucia i do zatrucia. To bez sensu. Zbroja. Gorsza. No właśnie. I ten pierścionek mamy. A ty masz pancerz. Ty nosisz pancerz. To trzymaj ten pierścionek. Ale to dostanie chyba ktoś z większą ilością pancerza. Jakiś tank. To jest do ruchu. To jest do ruchu. No to koniczynka zostaje. No i fiolkę masz plus zwój sprintu. No dobra. W końcu, ależ długi wstęp. Lecimy. Pradawny tron. Lady Dindrain has been in search for the Holy Grail for a long time. She claims she sees heavenly visions that guide her steps. And this time she is certain that her last dream will lead her to the sacred artifact. She needs some knights to accompany her. And if she is right, this could be very useful for Camelot. Przeprowadź Lady Dindrain przez las. No i też ona jest wymagana w tej misji, a tak się składa, że nam będzie towarzyszyć i niejednego złoczyńcę zabije. Kurde, nie zwróciłem uwagi, jaki typ wrogów tutaj mamy. No ale to bez różnicy, i tak poczują naszą stal. The writings were clear. The ethereal throne is here, in this forest. Jakie pisma? An old scroll written in language of the ancients. Mówisz w tym języku? Nobody does, but the monks could translate some parts of the writing. Czego dotyczy? It tells the legend of the ethereal throne of Avalon. Ulotny tron? W zwykłym lesie? Well, the throne is ancient. And this place wasn't always a forest. Czyli to tron? The writings didn't mention that. But the throne might be the Holy Grail itself. In my dream, Percival was standing right beside it. Racja. Możemy się tam dostać? Yes and no.
The throne is here, but not now. It is hard to explain. No, tak to widać właśnie, że trudno. Po prostu spróbuj. The throne can be in the past or in the future. This part wasn't clear in the writings. Jeśli ten tron, o którym mówisz, może pojawić się gdziekolwiek, jak mamy go znaleźć? If we want to reach the throne, we must enter the three ancient gates in the proper order. Just follow me. Dobrze, prowadź nas więc do pierwszej bramy. Nigdzie nas nie prowadzisz, z przodu ma być Mordred. Dobra, Wrombik. I Sir Ektor, bo ty jesteś, masz uraz i nie masz witalności pełnej. Ale ona też nie ma. Nie, robimy jednak tak. No dobra. Mapka wygląda tak. No jest dosyć spora. Tutaj jest koniec, tu nic nie było. Lecimy w tą stronę. Wieczny las. Tu jest ognisko, dobrze wiedzieć. Poczeka na nas. O, proszę. Zwój. People think the Holy Grail is a chalice, but in Avalon it could be anything. A relic, a belief. Hajsy, hajsy. Muszą się zgadzać. Ohoho. Stop right there, good sires. This is a robbery. Hand over your purses, quick. Nie dam mu pieniędzy. Walczymy. Nie dostaniesz niczego oprócz płytkiego grobu. We have some tough ones here, eh? Put them to the blade. Broń się. No dobra, nie jest ich dużo, ale są blisko. I mamy tylko jednego takiego tanka, a reszta to strzelający. Pójdę sobie od tej strony. Rozszczepienie piorunowe. No jeszcze nie teraz, poczekamy, bo to się odnawia co 3 tury. Bo to miało być, że 3 pola, tak? Jest, są 3 pola. No to atakuj. No atakuj, atakuj. Czekamy. Tutaj przeszycie chyba fajnie wejdzie. Bo opóźniony strzał też jeszcze nie teraz, bo oni mi się przesuną. A przeszycie tutaj. Kurczaczki. Tylko 2? Nie, no da się pewnie jakoś 3 utrafić. Czekajcie. No, jest 3. Pięknie. Do tego jeszcze jeden strzał w kusznika. Wycofaj się, koleżko. Lady, zaraz. Ty się odsuń. Uwolnimy go. Też się odsuń. Lady, ten ma paść. Ten jest spowolniony. To niech ten krwawi. Znaczy, płonie, sorry. No dobra. Tak to wygląda. To tu sobie użyjemy tego rozszczepienia, rozszczepienie piorunowe. Jeszcze raz, jak to działało? Porażenie. Oni wtedy tracą punkty akcji, nie? No to robię tak. Tyk. Są porażeni. Przez jedną turę. Okej. Ty lecisz dalej. Pyk. I pyk. 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 Wycofaj się. Make up your mind. Aha, no to teraz bez sensu im na jedną turę zmniejszać tą witalność. Tego przesunę, nie? To nie, pierw. Tyk.
Kurde, nie zabijemy go? No dobra. Ten spłonął. Ten uderzył tylko raz. Już nie ma porażenia. No to już jest koniec walki, dobra. Pyk i pyk. Tu obojętnie, ty możesz strzelić tu i tu. Spoko, tylko trzy pancerza straciłem. Trzy punkty pancerza u Mordreda. Spoko loko, kurczaki. O, tam coś leży. Tam coś leży, widzę to. Widzę, dawaj to. 29 złotych monet. Kupię coś sobie za to. Biżuteria i hajsy pewnie. O, szma. Szmaragdy. I hajsy też. Odzyskanie pancerza. To na razie zostawimy. Zobaczymy, jak tutaj się potoczy. Bo to pewnie odzyskujemy cały pancerz. Poczekamy jeszcze z tym. No dobra. A tam coś było? Ja i tak tutaj się wrócę. Chociaż tam chyba na lewo. Nie sprawdziłem wszystkiego po lewej stronie. A nie, no tu nic nie ma, tylko... Nie no, nie ma. Po prostu tak wygląda mapka. Czasami... jest niejasna. Dobra, spadła. Tu się wrócę po pancerz później. Idziemy... Może być w lewo. Halo? Czy jest tu kto? Ohoho! Artefakcik dobry. Świetnie. Super. Tutaj wszystko. No dobra. I tutaj był taki ślepy zaułek. Fajno. Lecimy dalej prościutko. Oho, jakaś brama. I są przeciwnicy. No to lecimy w nich na ostro. Hold it right there. You have no business here. Bugger off till you can. Jak śmiesz tak do mnie mówić? Zaraz dam ci nauczkę. I'm not afraid of you. Kill them all. To zaczniesz, do ataku. A to kto to jest? Co to za wariat? Co on tutaj zrobił? Halo, halo. Już jakieś cheaty. Ja chcę go zobaczyć. Cóż. Będzie mi tutaj... Aha, punkty akcji im dodał. No dobra. To lecimy tak. Pyk. Musimy się nimi zająć, bo są za blisko. Nie, żaden opóźniony atak. Tutaj muszę go jak najszybciej rozwalić. Odpal go, to... No, no i on spłonie. Bęc. Nie sięgniemy tutaj dalej, dobra. Czekamy. Podejdź. Ten spłonie, mówiłem. No w sumie nie odda, ona może tylko tu strzał oddać. Chyba, że, ale on nie przejdzie, on się nie ruszy. Dobra, zostawię sobie te punkty na następną rundę. No dobra. No jest ich trochę. Tu już mogę atakować, ten ma 40. Co, ile to się odnawia? Co? Czas odnawiania 5 tur. I tu tylko chodzi o witalność. To w sumie ten ma większą witalność niż ten, bo ten ma tylko 30, a punktów życia ma 20. Więc warto by było mu teraz to obniżyć? To może go pokonam. Pyk. Obniżone.
None can stand in my way. No i dawaj go teraz. Ale ma jeszcze kurde pancerz. I am here to serve. A jak z tym kurde? Nie, 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 jeszcze chyba kroczek do przodu. O! Tu mi się podoba to. Ja go pokonam w tej turze? Oto pytanie, nie? Chyba źle to troszeczkę zaplanowałem. Nic? Jedenaście? Kurczaki, no i co o tym? Nie za bardzo nie zrobię w tej pozycji. Ono tutaj, kurczaczki. Wydasz się tutaj. I spowolnimy tego. Jakiś plan jest. Ale niestety on odzyska te punkty, nie? Nie. Padł. No i gitara. Gitara. Dobra, ten wielkolud jest tutaj. Ten spowolniony, dobra. Zastanawiam się nad wrażliwością. Nie, nie ma chyba tutaj... Co? Tego jakbym oddalił, to może ciosu nie zada. W następnej turze. Pyk. Pyk. Do góry. No i ty musisz podpalić już kogoś. Niech płonie. Bam. No dobra. Oj, już punkty życia lecą. No dobra. To tutaj sobie użyjemy rozszczepienia piorunowego. Porażenie, ten ma odporność trochę na porażenie. Ale to nic. A daj jeszcze wrażliwość temu. Może go pokonamy? No tu jest śmierć. Więc zejdź mi z drogi. A do tego mogę drugi raz strzelić. No to dobra, tego też zabijemy. Patrząc jak to wygląda, może tego zabiję, to w sumie... Bo tamten jeszcze jest spowolniony. Jest na to szansa. Tam jest dwóch łuczników. 6, a ja uderzam 9, 10. I jeden punkt ma. Ten ham ma jeden punkt. Podpalili mojego, dobra, ale jeszcze ma punkty życia. Stabilnie. Jest stabilnie. No muszę ich jakoś wykończyć. Nie wykończę ich w tej turze. A jakbym zrobił to tak. Wykorzystam sobie tą umiejętność. Tu, tu. A to musi być koło siebie. Aż 6 pól, nie? Aha, tak to działa. Dobrze wiedzieć. No nic, to... To lecimy z tym. Pyk. 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 Co z tobą? Mógłbym podejść, ale nie wiem, czy nie uciekną. Bo ty już straciłeś pancerz. Tak zrobię. No i zobaczmy te strzały zaraz. Aj, no i uciekli. Aha, dobra. To teraz macie przerąbane.
Dziap. Mówiłem. Dziap. Dziap. To nie koniec, koleżko. Jak mówiłem, że macie przerąbane, no to macie. Kurczaki. Co my tu mamy? Co wy chowacie w swojej bazie? Obóz. Jest ognisko. Jest ognisko. Pierw sprawdzę, co tutaj się znajduje. A, tu coś leży w ogóle. No dobra, odzyskamy chyba pancerz. Na razie. No tu będzie więcej walk, nie, nie ma co się oszukiwać. Ja wiem, że tam jest ta kapliczka. Mam ją ciągle w głowie. Niedosłownie. Stamtąd przyszliśmy, no to idziemy. Tu chyba wszystko zebrane. Tak. No to dobra, przejdziemy sobie tędy. Nie wiem, czy będę potrzebował w ogóle tego pancerza. Jak na razie jest... Jest spoko. Jest spoko, naprawdę. Myślałem, że ten skład troszeczkę będzie sobie gorzej radził, ale jest fajnie. A tam co? Tylko kawałek przejdę. Ja wiem, że tam byłem, ale może coś tu leży na tym przejściu. Nie, nic nie leży. No dobra. Powrót. Napięcie. No, nobody should meddle with those damn gates. I wish I could warn them. Ona mówi coś o dzikiej bramie. Tutaj mamy iść, jakaś główna walka, ale tutaj też może być walka. Jakaś poboczna, więc ją bym wolał zrobić w pierwszej kolejności. Chyba coś ukrytego będzie. Ej, to jest początek mapy. A to było przejście w ogóle. Nawet o tym nie wiedziałem. No dobra. Wygląda na szybką misyjkę. Punkty życia mi brakuje, to wypij. Chyba nie ma co ryzykować. Jesteś jedynym tankiem. I recognize these statues. This is the first gate. I can feel the gate. But we can't see it yet. It's here in this place, but not in this time. To jak mamy wejść? With a spell word from the ancient scroll. I've memorized it. It opens the gate, but the guardians will come to stop us. A kim są ci strażnicy? Who, if we are lucky, or what, if we are not? Twoje pisma, nic tam o nich nie było. To było pytanie w sumie. They will appear here from the River of Time. Something like that. The monks were unable to translate this part. Are you ready? Wypowiedz zaklęcie, jesteśmy gotowi. Anal natrak od bals des bedat no ciel diena. Ciekawe, ciekawe. The gate is open. Enter. Musisz poczekać z tą swoją bramą. Bo to jest skrzyneczka. Dobra, jestem gotowy. Tylko jeszcze sprawdzę tutaj prawą stronę. Nie ma nic. Wchodzimy. Oho. Co to za dzikusy? Bez kitu, dzikusy za światu. Tak się nazywają. Wojownik. Łucznik, no dobra. Mają po 50 HP. Tutaj będzie was więcej. To Mordred w tą stronę. Oj, nie mają pancerza, ale są mocni. Pewnie dużo zabierają. Okej. Tak o, spowolni Hama. I go jeszcze odsuń może. Pyk. Kawałek dalej. Wycofaj się. Dobra. No ty mucha... Aha, bo jest ten strzelający Ham. Kurczaczki. To jest kamień. No to pyk.
Może się go pozbędziemy. Też się wycofaj. No mercy for the wicked. No, no i świetnie. Tutaj trup. A ten niech już płonie. Czekamy. Nie wiem, jakie ruchy mają. Szkoda, że za plecami jest. Bardzo szkoda. Ten jest spowolniony jeszcze. Więc chciałbym tym się zająć. Żeby się zdążyć odwrócić. Nie, tutaj przeszycia nie będzie. A jakbym to zrobił właśnie, bo nie miałem dużo HP. Tego muszę znowu odsunąć. Cię za bardzo zbliżył. To kosztuje ile? 4 punkty akcji, ok. Bo oni, no nie zabije chyba ani jednego. To dwa strzały po 13 maksymalnie, to by było 26, 14. Ty masz dwa cięcia. Jak mocne są twoje cięcia? 7, 11. No jest szansa, że go zabije. Kurde, i go nie zabije. Czy go zabije? Jest! Padł, świetnie. Ten nie dojdzie, tylko że ten w plecy i tak uderzy. Czy witalność coś stracił? Tylko 6 punktów, dobra, to malutko. Nawet nie wiem, czy on nie miał tych 6 punktów już na początku. No dobra, to jest końcóweczka, więc lecimy. Widzę po punktach, że damy radę wszystkich zabić. Jakby nie skupiając, nie licząc. Tylko po prostu klikając. On ma 3, ale on spłonie. Gitara. Second gate. No dobra. Idziemy do drugiej bramy. Pewnie będzie coraz trudniej. Cała mapka już w ogóle odwiedzona, więc teraz będę latał tylko za tymi punktami. Gdzie się brama pojawiała. W sumie teraz by się przydała ta kapliczka i jego pancerz. Lecimy po to. Nie wiem, ile tych bram będzie. Skoro by się przydała, to lecimy. Oj, oj, cholerka jasna. Patrz przed siebie, ty wojowniku. Dobra, prościutko. Gdzieś po prawej stronie będzie. Co masz? Prowokacje. Bez sensu. Uhuhu. Kurde, żeby nie stracił tej witalności. Chciałbym mieć wybór przy wyborze. Wybór przy misjach, jeżeli chodzi o bohatera. A nie ciągle biorę tych, którzy aktualnie dają radę. Dobra, po lewej stronie. Ciekawe, ile bram. Tak obstawiam, że z 3 będą. Raz druga, jeszcze gdzieś jedna. Dzień dobry. No i druga brama. Wchodzimy, wchodzimy. Oho, oni są lepsi. A to jest jeden? Oho, ho, 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 co to jest? 200 HP, czy wy to widzicie? Jakiś boss. Letni rycerz. Oż ty kurczaku, ty. Ciekawe, jaki masz ruch. On jakiś taki zwinny. Jakieś skoki ma. No chyba najlepiej się od razu z nim związać walką. Tutaj. Oj, 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 oj. No dobra.
Czekaj. Ty nie możesz ruszyć. Tutaj mam czyste strzały. Blessings. To podpalmy. On się będzie tutaj ruszał. Ej. Robimy tak o. 6 pulta. Tak mi się wydaje. No, ho, ho, ho. No ale oberwał tymi strzałami. O kurde, ogłuszony jest. Oddal go jeszcze raz. Wtedy go spowolnimy. W takim razie czekaj, a ty uciekaj. Lecimy dalej. No, Mordred będzie miał. Oby kontuzji nie miał. Witalność najwyżej się wyleczy. Nic, jest jedynym, kurde, z mieczem tutaj. Dobra. Odsunął się, bo jest spowolniony. To dobrze, dobrze. Lecimy z nim dalej. On jeszcze jest spowolniony. Nawet się wycofam. On raczej do mnie nie dojdzie. W tej turze. Czekaj, czekaj, czekaj. Tu podpalamy. Jest, płonie. Hehe, przebity pancerz. Lecimy z tobą. No i jeszcze spowolniony jest, ale tu będzie chyba koniec. Coś czuję. Jeden, drugi. Tak. No i gitara. Pewnie wojownik Sithe. Those unholy devils. Percival told me that the Shi are real, but I've never truly believed him. Służą dawnym bogom, ale nie są diabłami. These are pagan words. I'm not even surprised that you know a lot about these monsters. Czy tego chcesz, czy nie? Tkwimy w tym razem. Przejdźmy do trzeciej bramy. You are right. And the last gate might be even worse. Idziemy za tobą. Idziemy za tobą, Lady Dindrain. Kurczaki, jeszcze trzecia. No dobra. On był mocny. Dobrze, że te spowolnienie mieliśmy. No i najgorzej, że ten, kurde, nie ma już fiolek. Niepotrzebnie daje fiolki strzelającym. Oni są jakby... No są z tyłu jednak, nie? Powinienem dać dwie Mordredowi. Wiesz, co to jest? Kto to zbudował? Niech zgadnę, to ostatnia brama, prawda? Somewhere, some time. What hellish creatures shall it cast upon us? Prepare your weapons. Wypowiedz te słowa, jesteśmy gotowi. Chyba będę trzymał Mordreda teraz z tyłu, bo wszyscy mają punkty życia oprócz niego, nie? No nie będzie łatwo, ale spróbujemy. The gate is open. Enter. Lecimy tu na ostro. Oż kurde. Co to jest? Fajnie, że coś takiego jest, ale no, dokładnie. O, 490 i dużo pancerza. No dobra, po pierwsze spowolnienie. Cel traci 36% swej obecnej witalności na czas jednej tury, czyli później odzyskuje. Obecnej witalności. No to teraz mi nic nie da. No dużo bym mu zabrał, ale co on odzyska to? No nic. Spowolnienie. Oddalmy go trochę. O, się chyba nie przesunie. Tak myślałem, jest za ciężki. Do tyłu. No co, będę uciekał. Mam gdzie uciec? Trochę mam. Będę uciekał. Mam nadzieję, że się podpali. Nie? Jeszcze raz.
On się nie podpali. Uciekamy. On jest spowolniony, nie? To pierwsze tak o. Nie będziemy się z nim wymieniać czasami. O nie. Stań gdzieś tu i zrobimy nadzór. On nie wiem jakie ma ruchy. Wydaje mi się, że małe. Więc zrobimy tak. I się wycofam też. Zobaczmy. Stoi tu. Co? Co? Fools, what have you done? I must stop you. Co tu się dzieje? Jak miało być? Are you mad? Get away from here now. You can't stop me from finding the throne. That throne is just an illusion. My vision called me here. It must be here. This is a forest where one day the Grail might find its place. That's what drew you here. I don't understand. Of course you don't. Time has been broken here. All you did was to crawl through the cracks and fell into a potential future. You are trespassing. But how? I don't have time to deal with you. Leave, and the power of the forest will send you back to where you came from. We have no reason to stay, but trust me, I will not give up my search. Remember, this is a future that we all should avoid at any cost. I'm doing all I can to make sure it won't happen. The Throne of Doom is just a prophecy. It never shall become real, never. Yes, soon. Soon you will find the Grail, and you will regret it. Ah, what a bunch of idiots you are. Jakaś dziwna akcja. Zwycięstwo. Chyba tak to tutaj musiało to wyglądać. Raz uderzył, zabił Mordreda, okazało się, że on żyje. Nic mu nie jest. No chyba tak to miało być. Może on był za mocny specjalnie na ten etap gry. No dobra. No mi to pasuje. Mordred to główna postać. Myślałem, że trzeba będzie od nowa zacząć misję. No ale żyje. Lecimy. Koniec misji. Ciekawe. No ale dobra. Teraz pewnie jakieś wydarzenie jeszcze wpadnie. I zobaczmy jak to tu wygląda. Z doświadczeniem u naszych. Sporo tego. No dobra. Wyprawa Lady Dindrine po świętego Graala doprowadziła nas do dziwacznego lasu, w którym wszystko wydawało się pogmatwane i jak we śnie. Nie znalazła Graala, lecz sądzę, że dowiedzieliśmy się sporo o tajemnicach Avalonu. No, ja dalej nic nie wiem. Dobra, fajne rzeczy. Bardzo mi się one podobają. Levelu nikt nie ma. Utrata witalności 11. No to i tak nie jest źle. Patrząc na poprzednie misje. Dobra, Tristan wyleczony. Kay wyleczony. Tutaj też wszyscy. Balan też. Fajno. Dostępna jest nowa nagroda za wyzwania. To tutaj. Napisz się 20 eliksirów. Zrobiliśmy to. Odnawia wybranemu bohaterowi 20% punktów jego maksymalnej witalności po każdej misji. To musi dostać jakiś tank. I już nie Sir Mordred, bo on ma już dwie odblokowane, a tylko 4 chyba co można wyrzucić. Coś tak było napisane wcześniej. No dobra. Zaraz komuś to damy. Bo on ma już dwie. Sir Kay też ma jedną. Komu to dać w takim razie? Albo Balan. Albo Kay. No Balan nie ma żadnej, ty. Odnawia wybranemu bohaterowi 20% punktów i jego maksymalnej witalności. Maksymalnej. I to nie, że leczymy życie,
tylko zwiększamy witalność. On ma teraz na 63. Ten ma na 67. A ten też ma 63. No dobra, Balan, wypij to. Dobrze, ja to rozumiem? Odnawiał będą bohaterowie 20% punktów jego maksymalnej. No tak, ale to tylko po każdej misji. Aha, to co straci? Z tego co rozumiem. Chyba tak to działa. To w sumie może Sirkej lepiej, żeby to wypił. No dobra, zastanowię się przed następnym odcineczkiem. Wyzwania nie ma, czy jest? A jest, no to zróbmy sobie jeszcze wyzwanie. Bo tylko jedno, jedno. Zapomniane dziedzictwo. Jeden z moich zwiadowców powrócił z wieściami o śmierci niegdyś potężnego czarodzieja, który przez ostatnie dni życia był pustelnikiem. Mędrzec ten obsesyjnie poszukiwał tajemnic Taut-Hadet-Danann, lecz posunął się za daleko i pani odebrała mu magiczne moce w ramach ostrzeżenia. Starzec znalazł schronienie w ruinach zapomnianego klasztoru, gdzie kontynuował swe poszukiwania. Po jego śmierci mieszkający nieopodal wieśniacy szybko rozkradli skarby mędrca. Muszę działać i wysłać rycerza, najlepiej posiadającego wiedzę na temat sztuk tajemnych, by zabezpieczyć to, co zostało. No i dobra, wyślij natychmiast rycerza, by zabezpieczyć to, co zostało. I mam kogoś? Będzie niedostępny przez jedną misję bohater? Zignoruj, no lepiej wysłać. Tylko poczekajcie na następną misję, czy będę miał czwórkę. Raz, przykładowo dwa... 3. Dobra, dużo osób wróciło. No dobra, wyślemy. Ciekawe, czy mi wybierze automatycznie? A jest, wybierz bohatera. To muszę zastanowić się, kto w następnym odcineczku nie będzie się ruszał. I nie może to być Sir Mordred. Tu jest trzech zdrowych, więc idą. Więc oni idą. Cała trójka będzie szła? Bo Mordred pójdzie na misję. No dobra, to wyślę chyba... Pusznika? Albo tego, on ma najmniejszy level. Sir Lanval, leć, ty mi tak potrzebny za bardzo nie jesteś. Na razie. Dopóki wszyscy żyją. Dobra. W tym filmie to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Siema!